Zbigniew Zając, Sportowy Kwadrans, Telewizja Fightime. Słuchajcie, znaleźliśmy takie miejsce, w którym wygląda to jak już dżungla, jak właściwie takie miejsca w Japonii, do którego na pewno ja osobiście chciałbym polecieć, ale ja tam nie polecę. Poleci tam Patrycja Adamkiewicz, która jest dzisiaj moim i waszym gościem. Witam cię, Patrycjo. Witam również. No właśnie, ty masz to szczęście, że na Igrzyska Olimpijskie lecisz. Kiedy wylot, kiedy powrót i kiedy walki? Wylot 17 lipca, o godzinie 15, start 25 lipca, dokładnej godziny jeszcze nie wiem, dowiem się po prostu na miejscu wszystko, a powrót 28, więc dosyć krótki wyjazd. Czekamy w związku z tym na powrót twój 28 z medalem, tego ci życzymy oczywiście, nie dziękuj standardowo. Natomiast pytanie, jak te przygotowania ostatnie przed igrzyskami, czy jeszcze są jakieś BPS, czy też może jakieś inne jeszcze przygotowania, czy też już tylko odpoczynek? Aktualnie teraz tylko odpoczynek. Wiadomo, po prostu jeszcze jakieś akcenty treningowe, ale te też treningi nie będą za długie, bo okres BPS-u już minął, bo do startu zostało no niedużo. Generalnie całe przygotowania trwały bardzo długo. Praktycznie cały czas byłam na zgrupowaniach z jednego na drugi. Również udało nam się wylecieć do Meksyku na zgrupowanie, gdzie tam trenowaliśmy z kadrą z różnych krajów z Ameryki Północnej i Południowej. Więc ten okres przygotowań był bardzo długi i ciężki, a teraz po prostu nadszedł czas, żeby nastąpiła superkompensacja i dodatkowe nasze umiejętności, żeby po prostu one miały miejsce za tydzień na starcie. Znasz już swoją przeciwniczkę może? No bo już coś gdzieś tam rozmawialiśmy w kuluarach, że już ta drabinka się gdzieś pojawia. Jeżeli tak, to kto to jest i jaki już widzisz na nią pomysł może? Tak, znam już swoją przeciwniczkę, ponieważ u nas losowanie przebiega w systemie pucharowym i po prostu każda z dziewczyna ma rozstawiony numer swój z rankingu i występuje rozstawienie rankingowe. Moją pierwszą przeciwniczką będzie dziewczyna z Chin. W czasie wszystkich tych zgrupowań, przygotowań przygotowaliśmy specjalną taktykę pod tą dziewczynę na podstawie jej poprzednich walk, które udało nam się znaleźć w internecie i też na podstawie moich doświadczeń własnych, bo już też wcześniej z tą dziewczyną się spotkałam na zawodach i po prostu moi sparring partnerzy emitowali moją przeciwniczkę z pierwszej walki oraz ewentualnie dziewczynę z drugiej walki, więc też tak mniej więcej mam ułożone to, co one robią i to co ja powinnam robić. No właśnie, nie zdradzajmy więcej szczegółów tej taktyki, no bo po co tej przeciwnicy twojej już tam podawać te szczegóły. Powiedz mi w takim razie, ty studiujesz w Akademii Wychowania Fizycznego, czy to studiowanie pomaga ci również, żeby lepiej jeszcze rozumieć twoją dyscyplinę? Tak, bardzo mi pomaga, bo mamy takie przedmioty, które mogę później przełożyć w praktykę, więc cieszę się, że po prostu uczę się o tym, jak funkcjonuje nasze ciało, jeśli chodzi o ciało sportowca, o tym, jak treningi wpływają, jakie treningi powinniśmy robić. Właśnie też jeśli chodzi o odżywianie, to też bardzo, bardzo jest pomocne. I przekładam to później na swoje własne doświadczenia i przyglądam też się właśnie całemu naszemu cyklowi przygotowawczemu i jak jest ułożony, więc bardzo, bardzo mi to pomaga. Ty pochodzisz z Jarocina, miasta, które jest znane z koncertów. Wiem, że tam już wszyscy szykują się na ten twój start. Jak ty to odczuwasz? Czy do ciebie docierają już te takie fajne, pozytywne, ciepłe sygnały? Czy też może jest wręcz przeciwnie, starasz się odsuwać od siebie to wszystko, co się dzieje gdzieś tam w social mediach, w internecie? Jest to dla mnie wielki zaszczyt w ogóle reprezentować miasto Jarocin, bo dowiedziałam się po zdobyciu kwalifikacji, że jestem pierwszą osobą, która startuje jako sport indywidualny na igrzyskach po prostu z rejonu Jarocina. I no naprawdę jest to dla mnie duma, że mogę reprezentować swoje miasto. Aktualnie nie chcę sobie jakby narzucać całej tej presji i też jakby oczekiwań innych ludzi, po prostu chcę się skupić typowo na własnym starcie i na tym, żebym wypadła jak najlepiej. No to ostatnie pytanie, żeby cię nie męczyć. Co jest tak pięknego w taekwondo, że cię zachwyciło, że tyle lat odeszłaś od pianina, co czytałem, że muzykujesz, porzuciłaś wszystko właściwie po to, żeby uprawiać dyscyplinę, która zresztą cię doprowadza do tego, że dziś, teraz jedziesz na Igrzyska Olimpijskie.
Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo jest bardzo dużo rzeczy, które mnie urzekło w tej dyscyplinie. No jest to sport, który bardzo po prostu lubię, który rozwija wszystkie moje umiejętności, jeśli chodzi właśnie o gibkość, o sprawność, koordynację oraz również o taką moją całą psychikę, bo ja należę do spokojnych osób, ale dzięki taekwondo też potrafię mocno się zmotywować i po prostu rozplanować cały plan działania i po prostu też uwierzyć w swoje możliwości. Taekwondo również dało mi dużą możliwość podróżowania po całym świecie, a ja zawsze chciałam odwiedzić pełno krajów i dzięki taekwondo właśnie mogę to zrobić. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Jak Państwo słyszeliście, no cóż, jak można nie kochać, jak można nie trzymać kciuków za właśnie Patrycję Adamkiewicz. Już niedługo Igrzyska Olimpijskie w Tokio, śledzimy jej zmagania, zapraszam na Sportowy Kwadrans, tam również będziemy cały czas z Patrycją w kontakcie.